Karolina Kowalkiewicz, w swoim klubie też, tak? Bo to teraz też twój klub. Tak, dokładnie. U siebie. U siebie. No właśnie, wiem, że nawet tutaj miałaś ostatnio kłopoty z mopem, ale rozumiem, tak jak patrzyłem sobie na zapleczu, już jest ten mop, który tak... To znaczy na zapleczu to jest mop do mycia męskiej szatni, a mamy oddzielne mopy do mycia maty i do mycia szatni. Czyli wszystkie zostały tu zażegnane, jakieś ewentualne kryzysy, już wszystko jest okej. Okay. Tak widzę na tej macie... Nadal nie mam takiego dużego przemysłowego mopa, nadal marzę o dużym przemysłowym mopie. Się śmieję, że dorosłość zaczyna się wtedy, kiedy cieszymy się z takich prezentów jak odkurzacz, zmywarka, mop. Ja teraz marzę o mopie. No i teraz ja po prostu, kurczę, żałuję, bo tak jechałem tu cały czas z myślą, żeby tego mopa przywieźć. Następnym razem na pewno nadrobię ten błąd. Wracając do ciebie, ty też, z tego co wiem, też wróciłaś już jakby na matę troszeczkę po okresie przerwy. Ten okres przerwy to był taki troszkę trudny okres, rozumiem. Oj tak, znaczy zaraz po walce w Gdańsku dosyć szybko wróciłam na matę, bo miałam tak około półtora tygodnia przerwy. Wróciłam na matę, zaczęłam treningi i... się troszeczkę pochorowałam, niestety, nie wiem, chyba z 4 lata nie byłam tak chora, dopadła mnie taka infekcja wirusowa, potem bakteryjna, no i po prostu trzeba było to wyleżeć. No właśnie, bo też wszystkie te okoliczności, które zaszły, to ty też o tym wspominałaś, spowodowały, że nie mogłaś w lutym stoczyć pojedynku, który był ci proponowany. Tak, 3 tygodnie, naprawdę 3 tygodnie nie wychodziłam z domu, leżałam w łóżku. Potem powrót na matę był taki troszeczkę ciężki. W sumie około półtora miesiąca miałam takiej przerwy od treningów. No i niestety nie byłam w stanie fizycznie się przygotowywać do walki. Ale już jest dobrze. UFC jest naprawdę super organizacją i nie było, mówię, pierwszy raz w ogóle, za dużo myśli naraz, natłok myśli. Pierwszy raz w życiu w ogóle musiałam przełożyć termin walki, odwołać walkę. To była dla mnie bardzo trudna decyzja, bo nigdy z powodu żadnej kontuzji, choroby tego nie robiłam. Teraz, no niestety już musiałam, już jak sobie tak wszystko przekalkulowałam troszeczkę na chłodno, że jednak bym miała za krótki okres przygotowań do walki. No więc przełożyliśmy tą walkę o miesiąc. Ta walka, troszeczkę więcej może jakichś szczegółów, coś wiemy, to co to była za walka, ewentualnie co się mogło wydarzyć w tym lutym? Nie wiem, czy mogę mówić. Wszyscy o tym mówią. Ja nie zaprzeczę. Rozumiem. Nie zaprzeczę, jaka miała to być walka. No niestety, może w przyszłości dojdzie do tej walki. Teraz zmierzę się z inną rywalką. Na razie jeszcze nie mogę powiedzieć z jaką. Też się o niej mówi ewentualnie. Czy też nie zaprzeczasz? Też się mówi o tym pojedynku, ale ja nic nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Dobrze, to ja tylko powiem tyle i to ja mówię, że Herik jest tam gdzieś wymieniana jako twoja najbliższa rywalka, że ma być 7 kwietnia, że to ma być Brooklyn, że to ma być gala UFC 223. Ty tego nie możesz powiedzieć wszystkiego. Ja tego nie mogę powiedzieć. Dobrze, to ja to powiedziałem. Jeśli tak się sprawdzi, to będzie bardzo dobrze. To będzie rzeczywiście fajne. Będziesz jasnowidzem. Dobrze, niech tak to zostanie. W takim razie jasnowidzem, który troszeczkę gdzieś tam poszperał w internetach, jak to się teraz ładnie mówi. No ale gdyby tak było rzeczywiście, gdyby tak się wydarzyło, no to znów na jednej gali przyjdzie ci walczyć z Joanną Jędrzejczyk. To będzie taka znów polska trochę gala. Jeśli tak będzie. Powiem tak, Polki opanowują UFC. Niedługo mam nadzieję, że niedługo będzie tam więcej Polek. Mam nadzieję, że będą tam Polki ode mnie z klubu. No, nie będę wymieniała tutaj imienia i nazwiska, ale no, mam nadzieję, że niedługo kilka moich koleżanek dołączy do tej największej organizacji świata. Czy w ich imieniu prowadzisz negocjacje? Nie. Myślałem, że może już tam jakieś przecierasz szlaki troszeczkę. Nie, ja się śmieję, że ja się nie znam na polityce, nie znam się na negocjacjach. Od tego są inni ludzie. Dobrze, ale rozumiem, że tu też są potencjalne ewentualnie kandydatki do tego, żeby walczyć w UFC. Tak uważasz? Tak uważam. Jeśli chodzi o tę galę, o której ty nie możesz za wiele powiedzieć, no ale o której się już plotkuje, sama wspominałaś, na kwiecień, to gdzieś można było usłyszeć, na ten termin się szykujesz. Tak patrząc na początek kwietnia, trudno znaleźć coś innego, jeśli chodzi o UFC, aż tak bardzo konkretnego. Ja rozumiem, że jest to dla ciebie pojedynek, który, o ile rzeczywiście taki będzie właśnie, jak mówimy, będzie kolejnym bardzo poważnym wyzwaniem. No tak naprawdę w UFC nie ma chyba niepoważnych pojedynków, bo tam naprawdę są dziewczyny na najwyższym światowym poziomie i nieważne, czy tam dziewczyna jest, czy dana zawodniczka jest na miejscu tam trzecim w rankingu, piątym czy siódmym, naprawdę poziom jest tak zbliżony.
No, są to wszystkie świetne zawodniczki, naprawdę. Do każdej walki trzeba się przygotować bardzo ciężko. Do każdej walki trzeba podchodzić z ogromną pokorą i do każdej zawodniczki trzeba podchodzić z ogromnym szacunkiem. Ja również dlatego tak powiedziałem, bo tak, poprzednia walka w Gdańsku, no to była taka walka troszkę na przełamanie, można było powiedzieć. Miała swój bagaż, miała swój ciężar właśnie z tego powodu, że pewnie też chciałaś pokazać, prawda? To też o tym było wiadomo. Teraz wszystkie to całe zamieszanie, o którym wspominałaś, to też jakieś dodatkowe obciążenie, jeśli chodzi o to wszystko. Musiałaś odwołać walkę, przygotowywałaś się do innej. Teraz już o tym nie myślę. Tak naprawdę tyle rzeczy się teraz dzieje w moim życiu, że tak naprawdę wszystko, co było, zostawiam za sobą i się skupiam na tym, co jest teraz i co jest przede mną. Już nie myślę o tej odwołanej walce, tylko myślę o tym, żeby zbudować jak najlepszą formę na zbliżający się pojedynek. No właśnie, tym bardziej, że jednak w międzyczasie nastąpiły pewne przetasowania, ładne słowo, w międzyczasie. Nastąpiły przetasowania jednak, jeśli chodzi o ten szczyt kategorii wagowej, zmiana mistrzyni. Dla ciebie to było zaskoczenie? Ja podejrzewam, że tak może być. Nawet jeszcze przed walką Asi z Rose mówiłam, że nie byłabym taka pewna zwycięstwa Joanny, bo dużo osób nie docenia Rose, a jest naprawdę świetną zawodniczką, co zresztą pokazała w tym pojedynku, pokonując Asię. Ty miałaś okazję się z nią zmierzyć, ty z nią akurat wygrałaś na punkty. I rzeczywiście, bo to jeden z chyba takich bardzo trudnych dla ciebie pojedynków. Tak, Rose jest świetna w każdej płaszczyźnie, ma doskonały parter i nieważne, czy jest w tym parterze z góry, czy na dole, jest z góry, będzie cię biła, jest na dole, zaraz się gdzieś wkręci i cię podda. Bardzo mocno uderza i kopie, naprawdę jest bardzo drobnej budowy, jest szczuplutka, drobniutka, ale ma taką moc uderzenia, że ze wszystkich dziewczyn, z jakimi się zmierzyłam, to Rose chyba miała naprawdę najmocniejsze uderzenie. Myślisz, że rewanż w jakiejś niedalekiej przyszłości może wchodzić w grę? Nie wiem. Naprawdę teraz tam się dzieje w tej dywizji, że nie wiem jak to będzie, na razie nie myślę o walce o pas, myślę o najbliższym pojedynku i o tym, że chcę w tym roku stoczyć 3 pojedynki, to by było dla mnie tak idealnie, 3 wygrane pojedynki, a czy gdzieś tam na koniec roku by się trafiła walka o pas, nie wiem, nie chcę nawet o tym na razie myśleć, na razie skupiam się na kwietniu. To zapytam cię troszkę jeszcze o ten pojedynek rewanżowy Joanny Jędrzejczyk, skoro już rozmawiamy. Właśnie, Nama Hunas, Nama Yunas, to różnie komentatorzy ją wymieniają, amerykańscy. Ty spotkałaś się z jaką wymową? Nama Yunas. Nama Yunas, czyli zostaniemy przy Nama Yunas w takim razie. Jak oceniasz szansę Joanny w tym rewanżu? Bo ten pierwszy zakończył się dość spektakularnie, jeszcze takimi dość kontrowersjami. Joanna twierdziła, że nie odkupywała ciosów i tak dalej. Jak ty oceniasz, jak to będzie w rewanżu wyglądało? Ciężko mi powiedzieć, znaczy wydaje mi się, że jednak pas zostanie z Rose. Prywatnie bardzo lubię Rose, bardzo ją cenię, nie tylko jako sportowca, ale jako człowieka. Zaraz się tutaj wyleje na mnie fala hejtu, że nie trzymam kciuków za rodaczkę i tak dalej, no ale nie oszukujmy się, w każdym możliwym wywiadzie Asia po prostu po mnie jedzie, jak to jest tylko możliwe, mnie wyzywa, naprawdę obraża, więc no już nie mam zamiaru mówić, że będę za nią trzymała kciuki tylko dlatego, że jest moją rodaczką, bo nie będę za nią trzymała kciuków w tym pojedynku, bardziej lubię Rose. Asia jest dla mnie po prostu złym człowiekiem i tyle. No właśnie, to w takiej sytuacji, kiedy gdzieś tam tyle znalazło się różnych dodatkowych jeszcze aspektów z nią, ten rewanż, gdyby na przykład tak się złożyło, jak powiedziałaś, gdyby tego pasa nie odebrała, myślisz, że w tym roku jest realny? Nie wiem, naprawdę nie wiem. A czy tobie w ogóle by zależało na tym rewanżu w tej sytuacji, jaka jest teraz? Chciałabym walczyć o pas jeszcze kiedyś. I to jest teraz najważniejsze, rozumiem? I chciałabym zdobyć ten pas. Nie, teraz to nie jest najważniejsze. Mówię, to kiedyś, to tak naprawdę była taka wisienka na torcie. Na razie chcę dalej robić to, co kocham. Chcę w kwietniu wygrać ten pojedynek, nie wiem, potem może na początku wakacji znowu zawalczyć, wygrać kolejny pojedynek, zawalczyć jesienią, wygrać kolejny pojedynek i po prostu się tym cieszyć, czerpać jak najwięcej przyjemności z treningów, dzięki UFC podróżować po świecie i cieszyć się tym, co robię. No właśnie, bo rozumiem, że radość z treningów już teraz jakby wróciła, tak? Oj tak. Naprawdę, jak tak się siedzi w domu, nic nie można robić, a jakikolwiek wysiłek fizyczny powoduje po prostu mega duszności i prawie, że zawał serca, to potem powrót na matę naprawdę bardzo cieszy. Ten powrót na matę, tak jak powiedzieliśmy, tutaj w klubie Shark Top Team, twoim już też klubie, jesteś współwłaścicielką tego klubu. Tak. To tak od początku, czy to jakiegoś czasu niedawnego się stało?
Od początku, od samego początku, odkąd powstał Shark Top Team, jestem jego... Pani biznesmen teraz, bizneswoman, tak? Ja się do tego nie nadaję, w ogóle nie wiem jak to się stało, ale fajnie, że tak się stało. No właśnie, tutaj na tej macie też, tak jak powiedziałaś, są koleżanki, są osoby, które pomagają ci w tych przygotowaniach, między innymi Karolina Owczarz, Paulina... Zapomniałem nazwiska, ale od Marcina Brzoska to Paulina. Anita Bekus. Anita, widzisz, przepraszam cię bardzo. I przepraszam bardzo Anitę oczywiście. Jak oceniasz, bo Karolina, wiemy, szykuje się do najbliższego debiutu w MMA. Jak oceniasz jej możliwości? Tak naprawdę Karolina wcześniej miała kilka walk zawodowych stoczonych w boksie, więc tą bazę stójkową powiedzmy ma na w miarę fajnym poziomie, ale tak naprawdę bardzo ciężko trenuje, naprawdę uczy się każdego dnia się rozwija, chociaż jest tutaj poobijana, czasami po prostu zostaje tak zmasakrowana na sparingach, ale i tak wieczorem przychodzi na trening i poprawia to co jej nie wychodziło, więc naprawdę super, super za tą wytrwałość, za tą determinację, ale MMA niestety to nie jest łatwy sport i wymaga troszeczkę czasu, żeby się wszystkiego nauczyć i żeby wszystko tam zebrać, że tak powiem, do kupy i żeby potem to wykorzystać w walce. A była mistrzyni fitness, to Anicia właśnie mowa, która teraz została mistrzynią w MMA amatorskim. Podobno siła jest takim ogromnym atutem. Nie tylko siła, Anita, tak samo jak Marcin, tytan pracy. Anita w ogóle się chyba urodziła jako sportowiec wcześniej. Jako tam dziecko, nastolatka trenowała gimnastykę, potem właśnie to bikini fitness, więc jest bardzo gibka, bardzo sprawna, bardzo silna, ma ogromny głód wiedzy, cały czas się uczy i wydaje mi się, że jest tak jedną z najzdolniejszych zawodniczek u nas w klubie. Pomimo tego, że bardzo krótko trenuje, to naprawdę mi się wróżę jej naprawdę wielką przyszłość w MMA. To wiesz, tak jeszcze tylko zapytam, bo ja rozumiem, że ty, rozmawialiśmy o twoich planach, 3 walki w tym roku, w tej samej kategorii wagowej chciałabyś zostać, nie szukasz dodatkowych wyzwań, nie chciałabyś gdzieś tam w którymś momencie ewentualnie przeskoczyć, może spróbować innego jakiegoś pojedynku w innej kategorii? Nie, ja na co dzień ważę 57-58 kg, więc to by nie miało większego sensu, zbijanie do 5-2. Nie jest dla mnie jakoś tam mega obciążające. Wiadomo, że czasami się tą wagę zbija łatwiej, czasami gorzej. Nigdy proces zbijania wagi nie jest przyjemny, ale zawsze udawało mi się robić tą wagę, zawsze udawało mi się szybciutko zregenerować po robieniu tej wagi, więc na pewno zostaję w swojej dywizji. Ewentualnie, żeby też zobaczyć, że to Joanna Jędrzejczyk. Dobra, no nieważne. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy w takim razie. No i będzie można, też od razu dodajmy teraz, to chyba też jakieś jest w sumie dość dobre, to też dobra wiadomość, coś jakim ciekawe wydarzenie. Twoje walki najbliższe, będzie można, najbliższą walkę, będzie można oglądać w telewizji Polsat. To jest chyba też dla UFC dobra rzecz, że akurat w tak poważnej stacji znalazło swoje miejsce. Tak, super, bo może, znaczy już UFC w Polsce, już większość ludzi wie, co to jest UFC, bo jeszcze do niedawna tak, poza takimi prawdziwymi fanami MMA, to większość społeczeństwa nie miała pojęcia, co to jest UFC. Teraz jednak ta świadomość Polaków się zmienia, a jeszcze przez to, że będą te gale dostępne w ogólnopolskiej telewizji, dostępnej dla każdego, więc wydaje mi się, że naprawdę to będzie na plus i to się przyczyni do dużo większego rozwoju MMA w Polsce. I mam nadzieję, że może tak jak w Stanach, niedługo MMA stanie się w Polsce prawie że sportem narodowym. No już prawie jest, to co trzeba powiedzieć. Na razie może w takiej bardziej sferze zainteresowania, ale faktycznie się mocno, mocno rozwija. Wiesz co, na koniec muszę cię o to zapytać. Jak pojedziesz do tego 7 kwietnia na ten Brooklyn, tam będziesz... Jak pojadę. Jeśli pojedziesz, tak? I jeśli spotkasz Joannę Jędrzejczyk, podasz jej rękę? No tak, czemu mam jej nie podawać? Nie wiem, czy wtedy mnie z głowy nie uderzy, albo czy nie zrobi czegoś innego, ale nie, no bez przesady. Mówię, sercem będę bardziej z Rose, ale Joannie źle nie życzę, żeby nie było. To nie dlatego, że chcę, żeby się tam stała krzywda, źle jej nie życzę, życzę jak najlepiej, ale Rose życzę po prostu lepiej. To czekam na ten twój pojedynek. No, to nic o nim nie wiesz na razie jeszcze. Jeszcze nic nie wiem. Ale spodziewamy się, że to będzie właśnie 7 kwietnia i kolejny występ Karoliny Kowalkiewicz na gali UFC. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki.